Nowy numer kwartalnika Karta, poświęcony rewolucji 1905 roku. Kwartalnik Karta to jest bardzo wartościowe pismo, zwłaszcza dlatego, że przedstawia historię z punktu widzenia świadków wydarzeń, uczestników, relacje z pierwszej ręki. W tym numerze rewolucji 1905 roku poświęcono 40 kilka stron, co pozostawia pewien niedosyt. Zawsze w tych numerach pisma musi się znaleźć miejsce na stałe dział dotyczące II wojny światowej i okresu powojennego. Ale również w tym krótkim materiale o 1905 roku można znaleźć wiele wartościowych elementów. Stosunkowo najsłabszym elementem pisma jest wstępniak Zbigniewa Gluzy, redaktora naczelnego, który postrzega rewolucję 1905 roku z punktu widzenia liberalnego demokraty, nie rozumiejąc kompletnie kontekstu klasowego i lansując tezę o Polsce, która się odrodziła jako państwo ponadideologiczne, wygrała ta narracja obca zarówno stronie endeckiej, jak i socjalistycznej, że Polska jest ogólną demokracją. Trudno się z tym zgodzić. O tym, jak Polska wyglądała po roku 1918, będę mówił przy okazji innych materiałów. Sam materiał wspomnieniowy podzielono na trzy części. Początek rewolucji, kryzys caratu na początku roku 1905, dwa pochody w listopadzie, 1 listopada dla uczczenia nadania manifestu konstytucyjnego Polsce przez cara i 5 listopada w Warszawie pochód narodowy i trzecia część poświęcona różnym podejściom do rewolucji roku 1905. Dwie pierwsze to są relacje świadków wydarzeń. Niestety zabrakło tutaj narracji z punktu widzenia głównych uczestników, chłopów, robotników. Mamy Władysława Reymonta, mamy działaczy partyjnych Narodowej Demokracji, PPS-u, ale brakuje tego głównego głosu, głosu robotniczego, chłopskiego. Oczywiście takie wspomnienia trudniej jest znaleźć, natomiast one istnieją, więc niestety należałoby po prostu jako postscriptum do tego też poszukać jakichś pamiętników robotniczych. Trzecia część to jest trzy podejścia do rewolucji 1905 roku. Ignacy Daszyński, czyli ta strona socjalpatriotyczna, czy też socjal szowinistyczna, jakby powiedzieli rewolucjoniści. Kwestia endecka, czyli podejście od strony walki o autonomię, a jednocześnie podlizywanie się carowi, odrzucanie rewolucji. No i pismo Róży Luksemburg w odpowiedzi Ignacemu Daszyńskiemu, która bardzo słusznie punktuje argumenty Daszyńskiego, argumenty PPS-u. Też trochę mi brakuje tutaj jednak mniej znanych artykułów dotyczących rewolucji, jednak zarówno to główne podejście endecji, jak i artykuły Daszyńskiego czy Róży Luksemburg można znaleźć w innych miejscach. Tutaj może jakichś mniej znanych publicystów, mniej znanych ideologów można by zamieścić. Stosunkowo dobrym artykułem jest wyjaśnienie kontekstu przez doktora habilitowanego Piotra Laskowskiego, który słusznie zauważa, że no, lud w trakcie rewolucji, robotnicy nie napisali tak jasnej narracji jak działacze partyjni, działacze społeczni i trochę dlatego brakuje właśnie tego oddolnego podejścia. Jak również bardzo słusznie porusza kwestię żydowską, która pojawiła się tak jaskrawo właśnie w latach rewolucji 1905 roku i również analizuje, jak w demagogiczny sposób była ona wykorzystywana na przykład przez Narodową Demokrację przy okazji właśnie tłumienia rewolucji roku 1905. Bardzo wartościowy numer, pozostawia niedosyt, ma wiele mankamentów, jednak
warto po niego sięgnąć, no między innymi też ze względu na dosyć przystępną cenę.